Tomasz Sarara, dzień dobry Tomku. Dzień dobry, dzień dobry. Świeżo po rozwiązaniu kontraktu z KSW. No świeżo po rozmowie. No wygląda na to, że faktycznie widząc też te deklaracje, że może kontrakt jest skończony, choć rozmawiając jeszcze umawiałem się na to, że niewykluczone jest to, że nasze drogi się skrzyżują, no i zobaczymy, co życie pokaże. Ta walka z Errolem Zimmermanem gdzieś wyrwała cię z takiego, jakby to powiedzieć, marzenia o MMA, z tego, że jednak, kurczę, trzeba szukać innej formuły, bo zbyt późno trafiłem do formuły MMA? Może trochę tak, może wywołał u mnie po prostu zwykłe refleksje i troszeczkę zastanowić się nad tym, czy chcę robić sport, jeśli tak, to jaki i co z niego wyciągnąć, osiągnąć, więc była to na pewno chwila refleksji i na pewno ta walka do takich też mnie zmusiła. No dobrze, no im człowiek więcej myśli, tym na lepiej to w życiu wychodzi. Tak mi przychodziło do głowy pytanie. Errol Zimmerman w życiowej formie i ty w życiowej formie. Jaki byłby wynik tego spotkania w Formule K1? No jestem bardzo ciekawy również. Również bym sobie na to pytanie nie znam odpowiedzi, a strasznie chciałbym poznać. Tak, no powiedzmy sobie prime obydwu nas już minął. No i co, no gdzieś tam jeszcze bawimy się tą karierą, jakkolwiek to nie wygląda i zabrzmi. Słuchaj, tutaj formuła bokserska. Jak pamiętam knockout na Zygmuncie, to sobie pomyślałem, że ktoś może mieć tutaj ciężko. No tak, ja nie ukrywam, że ja lubię boks, bardzo lubię boks. Nawet gdzieś tam chwileczkę, jak ten kickboxing już wtedy przechodził kryzys światowy, to wtedy już brałem pod uwagę, żeby się transformować i wtedy bardzo mocno był brany pod uwagę boks. Ale z racji, że ten boks też niewiele więcej proponował, no to faktycznie gdzieś tam nie była taka decyzja podjęta. Wampir Pasternak, bo co, trener Okliński uznał, że Michał sobie poradzi z tobą w boksie, bo ja to powiem ci szczerze, nie wiem, nie znam doświadczenia Michała w samym boksie ogólnie, on nie walczył żadnych zawodowych walk, a ty masz to doświadczenie. No tak, dlatego wiedziałem, że faktycznie czuję się mocny w boksie, że wychodzę z zawodnikiem MMA, który tak naprawdę, on nawet nie musi mieć boksować, żeby wygrywał swoje walki. Michał coś boksuje, ale powiedzmy tak, no coś boksuje, uważam, że też mam za dużo lepszego fightera w tej formule. Długo trwało przekonywanie siebie, żeby zawalczyć w free fightowej organizacji? Czy w ogóle to traktujesz jako... Po prostu nie ma, co z tego, że free fighty, jak tu są sportowcy? Przede wszystkim to jest też tak, że ja bym nie wszedł do walki free fightowej. Na gali free fightowej robić walkę sportową to dla mnie już od dawna nie jest żadna ujma. I taką dostałem propozycję, czy długo się nad nią zastanawiałem? Nie, bo nie mogłem. Był właściwie rzucony temat, że Tomek, słuchaj, bo potrzebujemy, coś się pali, grunt pod nogami, albo w to wchodzić, albo nie. No i co? No i nie było czasu na zastanawianie się, akcja, reakcja, szybka decyzja. Tomku, byliście razem na obozie z Michałem, bo byłem na tym obozie, pamiętam. Tak. Sparowaliście razem? A na pewno były jakieś zabawy z MMA, no i te zabawy z MMA kończyły się tak, że ja zawsze byłem pod Michałem i chciałem pod niego wyjść. A pamiętasz to, tak? Jasne, że pamiętam, przyjąłem trochę na głowę, ale jeszcze pamiętam pewne kwestie. No tak, no mówmy się, że faktycznie gdzieś tam tą swoją sportową frustrację będę mógł wyładować tym, że tutaj nie będzie parterów, no chyba, że ktoś padnie, no to już tylko jedna osoba zaleczy parter. Zastanawiałem się, czemu nie kontynuowałeś tej kariery bokserskiej, bo miałeś predyspozycję, świetnie boksowałeś, to był jeden z twoich głównych atutów w kickboxingu i kurczę, gdzieś zostawiłeś to. Tak, bo już powiedziałem to wcześniej, tak nawiązałem przy poprzedniej wypowiedzi. Boks również niewiele proponował, nie wiem, czy dzisiaj proponuje, ale wtedy nie proponował mi nic takiego, że warto byłoby w siebie zainwestować jako bokser. Tutaj w free fightowej organizacji jest wyraźna różnica pomiędzy tym, co dostawałeś na przykład w KSW, a tutaj dostajesz? To jest jednym z motywów są pieniądze? Aż powiem tak, ja już od dawna prowadząc swoją karierę zawodową, powiedziałem, że robię to dla pieniędzy i to nie jest żadne nową. Nie chciałbym mówić, jakie wysokie były kontrakty tu czy tam, ale żeby też się ludziom nie wydawało, że jak się wchodzi do organizacji free fightowej, mówię, bo jest to tyle i tyle milionów, że ludzie to kładą na stole i nawet nie pytają. Tylko jak najbardziej oczywiście tak, negocjacje w każdej innej organizacji no, muszą być naprawdę wyśrubowane. Będziesz miał trochę ułatwione zadanie, bo tak, walczysz u siebie. Nie ma co mówić. Wystartujesz z łóżka, prześpisz się w swoim łóżku. Każdy, kto walczył i wie, jak ważne są to detale. Tak, to prawda. No nie ukrywam, że kolejnym też plusem było to, że gala odbywa się na Tauron Arenie w Krakowie. No właściwie już mieszkam koło Tauron Areny, więc rzut beretem od domu. Niesamowite wydarzenie, niesamowite przeżycie walczyć na tak dużej imprezie u siebie w mieście. No, fajnie, że cały czas gdzieś tam wracamy na tą ścieżkę sportową.
A z Michałem jakie relacje macie teraz, w ogóle rozmawiacie, czy wyciszyliście te relacje w ogóle do gali? Wręcz przeciwnie, zajebiste relacje, biorąc pod uwagę, że mało osób tutaj znam, tak naprawdę to Michał jest takim najbliższym miziąkiem i cały czas siedzimy razem, cały czas gadamy. Widziałeś jego ostatni pojedynek z Piotrem Szeligą? No, na zasadach, które ty doskonale znasz, OK1. Nie widziałem, znam Michała, wiem jak walczy. Ja w ogóle nie jestem zawodnikiem, który lubi oglądać, śledzi swoich rywali, więc po prostu niech oni się martwią, jaki dobrać gameplan do mnie, bo ja za bardzo nie śledzę. No, zluzujmy trochę, bo będziesz jeszcze pewnie miał mnóstwo razy okazję wypowiedzieć się o swojej walce i o rywalu. Narodowy już jest za tydzień i Arek Rzosek, ty znasz Narodowy, bo przecież walczyłeś na Narodowym, pamiętamy, tak? Natomiast Arek Rzosek kontra Stoika, który, no, Bogdan Stoika jest solidnym zawodnikiem, ale jednak to jest MMA. Co ty w ogóle myślisz o takim zestawieniu? Jeszcze ciekawsze zestawienie byłoby z Andrzejem Stoiką, czyli ze starszym z braci, którego uważam za lepszego zawodnika, ale ja RKO, tak? Tak, ale dla jasności Bogdan Stoika też jest bardzo dobry zawodnik, ale myślę, że Arek jest faworytem. To dobre takie zestawienie dla ciebie w ogóle, jeśli patrzymy na, powiedzmy na to, że... Dobre zestawienie, a dobre jest przeciwieństwem doskonałego. Rozumiem. Słuchaj, Tomku, jeszcze jakiś pojedynek gdzieś się kroi, bo mówiło się o twoim pojedynku z Izu, ewentualnie nawet w ramach KSW gdzieś takie propozycje padały. Ty, co o tym myślisz? Tak, no właściwie ta walka wisiała, powiedzmy, mieliśmy ją robić, finalnie do niej nie doszło. Niby każdy chciał, ale nikt nie zawalczył. No i tyle, no na chwilę obecną takiej walki nie ma. Na dzień dzisiejszy jest to, że walka jest za 3 tygodnie z Michałem. No i to jest główny target, to mam teraz naprawdę 3 tygodnie też takie, których nie zamierzam przebimbać. Tylko co się da jeszcze wykrzesać, to trzeba to robić. Od kiedy ty robiłeś taki stricte boks, nawet nie wiedząc, że będziesz walczył z Michałem? No od początku kariery, nie? Słuchaj, Tomek Mamulski będzie stał na rożniku, czy... Tomek Mamulski, czy... Norbert Caba, tam skład się nie zmieni, także tak, no... Stały team. To w takim razie życzę powodzenia, życzę, żebyście dali dobrą walkę, tak jak powiedziałeś, fajne relacje. Myślę, że ludzie i ci młodzi ludzie, którzy oglądają freakfightowe gale, bo wielu się pyta, co tu sportowcy robią? No robią to, że promują sport w tej organizacji i dla młodych ludzi chyba, tak? Raz, a dwa, że chyba również biznesowo to jest też tak, że nowy odbiorca ma prawo sięgnąć do tego typu produktów, no bo tak, no bo nawet jeśli freakfighterzy oglądają freakfighterów, to sportowcy oglądają sportowców. Słyszysz czasami rozmowy w klubie, że młodzi ludzie rozmawiają o freakfightowych wydarzeniach, a nie znają sportu na przykład. Jasne, że tak, ale przestałem w ogóle z tym jakoś walczyć, truć się, tak po prostu jest, świata nie zmienimy. Świata nie zmienimy, dziękuję bardzo. Do zobaczenia w Krakowie. Pozdrawiam.